Cześć, jestem Billy, a dzisiaj chcę wam pokazać, jak zrobić proste drzwi. Wielkie dzięki za oglądanie. A wracając do odcinka. Szczerze, robiłem coś podobnego w poprzednich odcinkach, ale dalej były pytania, więc uznałem, że zrobię po prostu osobny, specjalny odcinek. Takie drzwi. Przede wszystkim będziemy potrzebowali zasilanie. Ja skorzystam z tego motoru. Można sobie ustawić bez problemu moc i tak dalej za pomocą kółka od myszy. Jeżeli chcemy zrobić coś takiego na własnym świecie, no to właśnie taka. Takiej maszynki się nie da, ona jest tylko na Creative dostępna. Ale możemy zrobić taką maszynkę. Do tego potrzebujemy water mill, czyli młynek wodny. Jakby się umieścić w ten sposób, żeby te przęsła były zrobione w tą stronę. Ponieważ gdy będzie w tą stronę, będzie o wiele mniejsza moc. Nadal będzie działać, ale po prostu lepiej, żeby było w tą stronę. Robimy tutaj parę sztuk. W ten sposób, nawet wystarczy jedno, ale im więcej, tym lepiej. Zależy, ile maszynek chce się podpiąć. Jeżeli chce się podpiąć tylko takie drzwi, to stawiam, że jeden watermill starczy na spokojnie. Może dwa, jeżeli ktoś chciałby zrobić więcej drzwi. Wtedy może podłączyć tutaj za pomocą tych szaftów, a później za pomocą gearboxa zmienić kąt i doprowadzić do swojej maszynki. Można postawić na przykład w ten sposób i obrócić kluczem. O, można to na parę części zrobić. Praktycznie jest nieograniczona ilość możliwości, w jakich można ustawić te gearboxy. Najważniejsze jest tylko, ile mocy wyprodukują łącznie te watermille. Zalewamy to wszystko wodą. Ważne, żeby w tym miejscu był soil sand, czyli piasek dusz. Jak możemy zauważyć... Nie mam pojęcia, żeby tak się stało, ale to nieważne. Zalewamy tutaj wodą. Ważne, żeby tylko tą część... Na Solsandzie tylko tu zalewamy, tutaj już nie trzeba. I widzimy, jak mamy nałożone okulary inżyniera, że to już ma 320 mocy jedna sztuka. Jak widzicie, to już wszystko się obraca po kolei. Jeżeli komuś nadal się nie podoba, że strasznie wolno się obraca, to nic, można zrobić w ten sposób i tak ciągle stawiać. I teraz to jest najszybsza moc, a to jest najwolniejsza. Na tym drzwi będą się wrały się najszybciej, a na tym najwolniej. Czyli jeżeli tu pociągniemy sobie, to można zauważyć, że to się strasznie szybko obraca. Natomiast tutaj strasznie wolno. A więc wracając, jeżeli chcemy zrobić takie drzwi, potrzebujemy klej. Zrobię je w powietrzu, żeby to było łatwiej sobie to zobrazować. Potrzebujemy klej. Najlepiej wziąć sobie go do drugiej łapki. Wtedy mamy pewność, że wszystkie bloki, na które to nałożymy, będą miały klej. I klikamy. Ważne jest, żebyśmy kliknęli na blok, który chcemy złączyć. Jeżeli klikniemy na ten blok, no ogólnie w tym miejscu powinien być klej, tylko nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo jestem najnowszej wersji. Ale jak widzicie, tu wszystko jest połączone klejem aktualnie. I stawiam teraz po kolei tak całą ścianę. Teraz jeżeli chcemy, żeby w tym miejscu... Cholera. Stawiamy słupek teraz bez kleju. Bierzemy teraz jeszcze raz klej. I stawiamy kolejne ściany. I to mamy połączone ścianą, i to mamy połączone ścianą. Są dwie osobne ściany. Bierzemy teraz mechanizm car bearing, podłączamy w dobrą stronę, żeby było w ten sposób. Na dole sequence gear shift i na dole zasilanie. Czyli możemy zrobić na przykład w ten sposób, że kładziemy tutaj gearboxa, obracamy go odpowiednio. Tu kładziemy znowu o to, tą maszynkę. I w ten sposób też działa. Umieszczamy na tym przycisk, który będzie odpalać tą maszynkę. Klikamy prawym, żeby to się zrobiło już, połączyło z tą maszynką. Klucze możemy przestawić, czy to ma się stawiać jako solidny blok, czy jednak być mobilne. Bardzo mobilne, że może przechodzić przez ściany itp. Bez żadnych uszkodzeń. Zaraz będę tłumaczył zasadę, o co chodzi. Gdy mechanical bearing jest ustawiony w pierwszym trybie, czyli movement mode, czyli always place when stop, są wtedy takie okrągłe, śmieszne z dziurkami, takie symbole. Wtedy, gdy ciśniemy maszynkę, ona się obraca i niszczy po kolei słupki, gdy skończy się obracać. I widzicie, są zniszczone te słupki. Ona je zastępuje swoimi blokami. Natomiast, gdy przekręcimy to na Only Place When Anchor Destroyed, czyli na takie strzałeczki, to jest solidne dalej, ale jak widzicie, to może stać pod takimi śmiesznymi kątami. Dodatkowo po to, że stanąć w bloku, nie niszcząc go. Czasami nie wiem, czemu mi się tak przekręca dziwnie, ale to już jest mniejsza sprawa. Jeszcze jest jedna opcja pomiędzy, czyli ona stawia blok tylko wtedy, kiedy jest strasznie blisko kąta 90 stopni. Czyli bardzo jest wyrównane z
kratkami, bo jeżeli stoi na ukos, to wtedy zachowuje się tak jak teraz. Czyli teraz powinno... No tak, powinno, bo nie 90 stopni. Czyli teraz powinien zatrzymać... Cholera, wiecie o co chodzi. Czyli wracając. Preferuję ustawić to w ten sposób, w którym mam pewność, że to się przestawi na 90 stopni. W sekwencji Skill Shift ustawiamy kąt obrotu 90 stopni i Input Speed Forward. Później poczekaj na następny sygnał redstone. Przestawiamy to wszystko za pomocą scrolla, najeżdżając myszką na odpowiednią funkcję. I z powrotem obróć o 90 stopni. Tylko tym razem Input Speed Reversed. Czyli się obróci w przeciwną stronę. I end. Gdy powinniśmy wcisnąć przycisk, to powinno się obrócić 90 stopni. Dokładnie. A teraz maszynka czeka na kolejny sygnał resną, żeby obrócić się z powrotem 90 stopni. Czyli jest dokładnie tak, jak mówiłem. Robimy dokładnie taką samą maszynkę z drugiej strony. Cholera, w złą stronę obróciłem. Czyli w tym miejscu musimy dać odwrotnie input forward and reverse. Klikamy. Działa. Tylko jak zrobić, żeby to otwierało się dwa naraz, równocześnie? No i są dwa sposoby. Można albo wprowadzić po prostu sygnał redstone, to jest takie brzydkie i nieoptymalne. Teraz po wciśnięciu tego przycisku otwiera się, jak widzicie. Ale jest o wiele lepszy sposób. Modyfikacja ta dodaje coś takiego jak redstone link. Gdy jego postawimy, możemy ustawić u niego ID, ja ustawię sobie Mechanicalvi. Ustawię sobie po prostu tutaj dwa dilty. Klikamy guzik i teraz gdy klikniemy, to powinno wysłać sygnał redstone do maszynki, która ma ustawione dwa dilty. Tutaj dajemy dodatkową maszynkę. Klikamy na nią z shiftem i dajemy dwa dilty. Teraz ona nasłuchuje z tej maszynki, bo jest w trybie nasłuchiwania. Samo robimy z drugiej strony. Dajemy dwa dilty i z shiftem klikamy i jest w trybie nasłuchiwania. W trybie nasłuchiwania jest, kiedy ma taką andankę. Klikamy i mamy bezprzewodowy redstone. Możecie zauważyć, ja to nawet dicka zdejmę, w ogóle się nie łączy z niczym, jest bezprzewodowe i się otwiera elegancko. Można to łączyć w jeszcze bardziej skomplikowane maszyny, tak jak zrobiłem w koparce, chociaż tam za dużo nie było. Link macie tutaj w karcie i myślę, że to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.